sercem. Biblia była pisana w czasach, kiedy chyba nie ma tam wspomniane nigdzie słowa czy określenia mózg. To, co my przypisujemy i co rzeczywiście tak jest, bierze na siebie mózg i jest za to odpowiedzialny, w czasach biblijnych nazywano sercem. Serce to coś, co stanowi o tożsamości człowieka. Jakie serce, taki ten człowiek. Serce jest w wypowiedziach biblijnych synonimem uczuć, myśli, rozumu, życia. Serce to skarb, dobre serce. Biblia mówi i o złym sercu. A w ogóle w Piśmie Świętym na 31 162 teksty, które znajdujemy w kanonie tych 66 ksiąg, uznanych za natchnione, tekstów, które mówią o sercu, jest aż 776. Czyli statystycznie rzecz ujmując, co 40 tekst w Piśmie Świętym mówi o sercu. Możemy przeczytać dużo na ten temat i radziłbym, jeżeli znajdziecie sobie czas na to w popołudnia sobotnie, czy może wieczory, czy poranki, kiedy kto lubi studiować Biblię, sięgnijcie do konkordancji albo czytajcie przypowieści Salomonowe. Zobaczycie, ile razy tam występuje serce w różnych odmianach, w różnych sytuacjach. Serce jest zwierciadłem człowieka. Serce jest czymś, o co trzeba bardzo dbać. Bóg przez Salomona mówi: bardziej niż wszystkiego innego strzeż twojego serca, bo z niego pochodzi, z niego tryska życie. W księdze Kaznodziei Salomonowego też wielokrotnie występuje to słowo. Ja jeden tekst wypisałem sobie z 10 rozdziału wiersza 2, bo on będzie takim dwukierunkowym dla mnie tekstem w dzisiejszym studium. Nawiązuje do tego, co już powiedziałem i wskazuje nam kierunek, w którym podążymy. Serce mądrego, napisał kaznodzieja, skłania się ku jego prawej stronie. Serce głupca na jego stronę lewą. W Biblii Gdańskiej ten tekst brzmi: serce mądrego jest po prawej stronie jego. Ktoś powiedział, to chyba niemożliwe jest anatomicznie. Miałem kolegę, z którym siedziałem w jednej ławie w szkole podstawowej. Gdy badania były takie kiedyś w szkole obowiązkowe, z uwagi szczególnie po II wojnie światowej, kiedy szerzyła się bardzo gruźlica, mieliśmy prześwietlane płuca i wtedy ta pani, która pracowała na aparaturze, mówi do mojego kolegi: dlaczego ty się tyłem do mnie odwróciłeś? On mówi: nie, ja stoję przodem. Wyszła, popatrzyła, stał przodem. I miał serce po prawej stronie. Sam o tym nie wiedział, gdy znalazłem po wielu, wielu latach ten tekst, to pomyślałem sobie, to nawet anatomicznie ma swoje uzasadnienie, ale znaczenie, jakie temu nadaje w tym tekście Biblia, oznacza, że jest jakaś tendencja, jakieś dążenie w każdym człowieku, że skłania się do rzeczy dobrych, pozytywnych, prawych.
Natomiast jeżeli człowiek schodzi na manowce albo nie zna w ogóle Boga i nie zna zasad współżycia międzyludzkiego, to jego serce składa się ku lewej stronie. On woli nocne życie niż dzienne życie. Miast służyć, woli broić. I na drugi dzień chwalić się wśród znajomych i przyjaciół. Bardzo ciekawy tekst i ten tekst powinniśmy otworzyć i chyba zaznaczyć w swoim Piśmie Świętym. Znajduje się w Przypowieściach w 28 rozdziale. 28 rozdział Przypowieści Salomona i w wierszu 26. Kto ufa własnemu serca, własnemu sercu, ten jest głupi. Ciekawe stwierdzenie. Ciekawe stwierdzenie. Spotykamy ludzi raz za razem w różnych okolicznościach, którzy tak bardzo rozczarowali się, patrząc na innych ludzi, którzy próbowali ich uczyć, prowadzić, ukierunkować w życiu, nadać cel, uzasadnić to. I później stwierdzili, że to nie jest to. Że powiedzieli, ja nikomu nie ufam. Nikomu? Nie. Sobie ufam. Kto ufa własnemu sercu, jest głupi. W krajach wschodu, dalekiego wschodu, Indie, Japonia, tam ukute zostało takie powiedzenie, jak się zakochasz sam w sobie, to nie będziesz mieć rywali. Jak uważasz, że tylko ty jesteś och i ach. Lubisz takich kolegów, takie koleżanki? Do głosu nikogo nie dopuszczą. Będą bez przerwy opowiadać o sobie. Ale ta logika ufności samemu sobie i chwalenia się sobą, ta logika bardzo często nas rozczarowuje i zawodzi. I nieraz, gdy się o tym dowiadujemy, to jesteśmy już tak zaangażowani w wiarę i ufność w samych siebie, że stajemy się niemal rozbitkami życiowymi. I wtedy nie widzimy już nic. Podobnie jest z różnymi ideologiami, których pełno na tej ziemi. Chcę wam opowiedzieć historię, która przydarzyła mi się, gdy byłem w wieku właśnie niektórych tutaj starszych Pathfindersów. Rozpoczynałem działalność w kościele. Brat Dąbrowski, który tutaj jest, być może skojarzy, że w Skierniewicach rozpoczynałem. Tam było kilka osób, zaledwie chyba 6. My z żoną, gdyśmy tam pojechali, to był nasz miesiąc poślubny, to stwierdziliśmy, że zbiliśmy przeciętną wieku. I ta grupa wylądowała na przeciętnej 53 lata. Licząc nasze 20 parę lat każdemu. Była jeszcze jedna młodsza dziewczyna. Ona wkrótce wyjechała do Kanady, do swojej matki. Od czegoś trzeba było zacząć. Rozpocząłem od kolportażu. Zawsze szedłem, wtedy trudno było wyjechać, autobusów miejskich nie było. Później Skierniewice awansowały, były nawet przez pewien czas województwem, jak pamiętacie. Ale to było takie małe miasteczko, dużo starych domów, dużo takich zaułków. I zawsze wychodziłem za miasto rano po śniadaniu. Jak najdalej widziałem, że jeszcze
na drodze są zabudowania. Gdy już później na horyzoncie nie było zabudowań, to mówię, od tego wracam do domu. Zbliżałem się z każdym domem, z każdym ogrodzeniem bliżej domu. To mniej więcej mi wystarczyło do obiadu, a nieraz trzeba było jeszcze wrócić po obiedzie i dokończyć. Ale to mi się podobało, bo miałem dobre rozeznanie, gdzie już byłem. I kiedyś prawie że w centrum Skierniewic odwiedzałem różne osoby, różne domy i nagle ktoś, u kogo już byłem, mówi: proszę pana, tam z tyłu mieszka też jeszcze jedna pani. No i poszedłem do tej pani. To nie był domek, to była szopa dostawiona do ściany istniejącego budynku. Zapukałem, usłyszałem jakieś szmery, później drzwi się otworzyły, ta pani wyszła. Ja jej przedstawiłem, co mam jej do zaoferowania. Wpuściła mnie do środka i zaczęliśmy rozmawiać. W trakcie naszej rozmowy dowiedziałem się, że ta osoba wcale w Boga nie wierzy. Później dowiedziałem się, że była członkiem egzekutywy partyjnej Powiatowego Komitetu w Skierniewicach. To na powiat to była szycha. Popatrzyłem na jej mieszkanie, na to obejście. I szczerze zapytałem: proszę pani, pani pracuje w egzekutywie? No przecież w Skierniewicach w tej chwili buduje się dużo bloków. Czy pani nie może poprosić o któreś z mieszkań? Chyba nie byłoby trudno. Ona mówi: tak, nie byłoby trudno. Koledzy się ze mnie śmieją. Proponują mi raz za razem. Syn mój się ze mnie śmieje, już dorosły. Ale ja widzę, że wokoło mnie są ludzie, którzy jeszcze w gorszych warunkach żyją. Ja jestem sama. Ja nie mam wymagań od życia. Ja chcę służyć tej idei, której się poświęciłam, ale to, co mam, zupełnie mi wystarcza. No i zaczęliśmy mówić na temat istnienia Boga. Trwało to jakiś czas i na zakończenie mówi mi tak: proszę pana, niech pan jeszcze chwileczkę usiądzie. Już miałem wychodzić. Powiem panu coś, czego nikomu nie powiedziałam. A mój syn się zorientował w tej sprawie, to gdy zadał mi pytanie, to zaprzeczyłam. Ja się modlę. Ja niewiele wiem o Bogu, ale patrząc na ten świat, tak sobie myślę, że musi być ktoś, kto to stworzył. I kiedyś syn przyszedł do mnie, wszedł do tego mojego pomieszczenia tutaj, mówi: mamo, kto tu jest? Jak, nikogo tutaj, sama jestem. No nie mów. I zaczął się tak rozglądać, jak syn, który nie dowierza własnej matce. I mówi: rzeczywiście, to z kim ty rozmawiałaś? Mówi: ja rozmawiałam z Bogiem. Powiedziałam: zdawało ci się. Czy widzimy, jak Bóg działa na serca ludzkie? Nie wiem, bo ja za 2 lata wyjechałem stamtąd, ale jeszcze kilkakrotnie odwiedzałem tę panią. Mieliśmy bardzo ciekawe rozmowy. Bóg niejednokrotnie ma czcicieli, którzy mają serce wypełnione tęsknotą za czymś, co ma wartość. I podświadomie wiedzą, że takie wartości istnieją. Mówiliśmy na temat powstania człowieka, powstania świata, a więc ta ideologia marksistowska, której mnie w szkole też uczono i wypierano wiedzę o Bogu, którą zdobyłem jako małe dziecko już w rodzinnym domu. W takim wydaniu, jak rodzice to rozumieli, ale dziękuję bardzo serdecznie Bogu za tych rodziców, którzy mi to wpajali. Że Bóg jest kimś, Bóg, któremu warto zaufać i trzeba, aby
żyć zgodnie z Jego wolą. Trzeba się dowiadywać, kim On jest. Ja mówiłem o tym, jak ja wierzę. I powiedziałem jej, że no nie chcę dyskredytować niczego poglądu, ale jestem bardzo zadowolony, że ja gdy idę do zoo, to nie idę oglądać kuzynów. Mnie stworzył Bóg. On wszystko stworzył. On się mną opiekuje. To On pani daje te myśli. On prowadzi każde dziecko, które powołał do istnienia. Chrześcijanin wie, kim jest. Chrześcijanin wie, do kogo należy. Chrześcijanin wie, jaką ma przyszłość. Droga chrześcijanina czasem jest trudniejsza niż droga człowieka niewierzącego. Niektórzy mówią, że jak przyjmiesz Chrystusa, to nie będziesz mieć żadnych problemów, bo On, twój Bóg, cię otoczy i nic się złego nie stanie tobie. W Biblii są takie teksty Pisma Świętego, ale one mają swoje miejsce. Gdy my je włożymy w ich własny kontekst, to dowiemy się, że są sytuacje życiowe, kiedy nikt i nic nie poradzi, a Bóg cię otoczy i aniołowie Jego będą cię chronić, poprowadzą cię. Skąd mamy tę pewność? Ze Słowa Bożego, z Biblii. Jest cały, po prostu cała biblioteka, w której zawiera się mądrość, jaką Bóg chciał przekazać tobie i mnie. Chciał przekazać nam wszystkim. I to słowo, psalmiści często mówią, ja przechowuję w swoim sercu, aby nie grzeszyć przeciwko tobie, aby wiedzieć, jaką drogą iść, aby wiedzieć, co w życiu czynić, a od czego stronić. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 8, również zachęcam was do otworzenia tego tekstu. Jezus Chrystus do zebranych wokół Niego ludzi wypowiada taką przypowieść, takie podobieństwo o siewcy. Wiemy, że wysiewa to ziarno oznacza Słowo Boże, ta gleba różnoraka to różnoraki stan serc ludzkich, umysłów ludzkich, na które to ziarno pada. To my już wiemy, bośmy doczytali do końca nawet to, o co apostołowie pytali i Chrystus im wyjaśnił. My znamy już to wyjaśnienie, bo uczniowie przyszli do Niego, zaraz później czytamy od wiersza 9, że przyszli uczniowie i zapytali, co znaczy to podobieństwo. I Chrystus mówi o tym, jak różnie my ludzie, każdy z nas inaczej, traktuje Słowo Boże, które Bóg pragnie, aby zakorzeniło się, rozwinęło i wydało owoc w naszym życiu. I Chrystus mówi, że to pada właśnie do serca naszego, do umysłu naszego. To zmienia nasze życie, to zmienia spojrzenie na rzeczywistość. W 12 wierszu jest taki pakiecik myśli, które chciałbym, abyśmy sobie przyswoili teraz i troszeczkę nad nimi się zastanowimy. Tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Co się dzieje potem? Potem przychodzi diabeł i wybiera to słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Biblia Gdańska, z Polski przekład z XVI wieku, oddaje ten tekst tak, aby uwierzywszy nie byli zbawieni. Paradoks. Czy jest możliwe, że człowiek
przyjmie Słowo Boże, że człowiek stanie się chrześcijaninem. Człowiek zawrze przymierze z Bogiem, a później z tego zrezygnuje? Dlaczego? Pod jakim wpływem to się dzieje? Tutaj w takiej pigułce Chrystus mówi, to diabeł przychodzi i wydziobuje, wybiera to ziarno z serca człowieka. Jeżeli ten człowiek nie uwierzył, to po to, żeby więcej sobie tym głowy nie zawracał. Aby w ogóle ten plan uwierzenia i pójścia za Bogiem zniknął z jego myśli. A jeżeli uwierzył, aby go zawrócić z tej drogi, mimo że uwierzył, aby i tak nie osiągnął zbawienia. Pamiętacie te słowa Jezusa Chrystusa? Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony? Jest bardzo ważne. Musi się od czegoś rozpocząć i bez rozpoczęcia, bez zasiewu, bez wzrostu, bez wykiełkowania tego ziarna nie będzie jego dalszego wzrostu i żniwa. Gdyby tak zablokować proces kiełkowania albo wyrwać wtedy, gdy ono jeszcze nie wydało owocu, diabeł zrobi wszystko, a w tej samej Ewangelii w 11 rozdziale w Ewangelii Łukasza jesteśmy, jak pamiętamy. W wierszu 24 i dalej Chrystus powiedział tak. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, gdy to nastawienie na tę lewą stronę zostało wyrugowane przez działanie Ducha Bożego w moim i twoim umyśle, gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do domu swego, z którego wyszedłem. Przyszedłszy, zastaje go wymiecionym, przyozdobionym. Co się stało? Ja nie pasuję do tego otoczenia. Ja sobie tu nie dam rady. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą i mieszkają tam. Czy to się jakoś uzewnętrznia? Gdy zaniedbaliśmy społeczności z Bogiem i szatanowi udało się ponownie wedrzeć do naszego serca, czy to można poznać, czy to można zobaczyć? Tak. Chrystus mówi, wtedy bywa końcowy stan tego człowieka gorszy niż pierwotny. Był przechylony na lewą stronę, ale w tej chwili już jest za burtą po tej lewej stronie. A gdy on to mówił, Jezus, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł, błogosławieni są ci raczej, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Rozumiemy ten kontekst sytuacyjny? Jak diabeł znowu chce odwrócić wagę słów, które przed chwilą Jezus wypowiedział. To było piękne, to był komplement pod adresem matki Pana Jezusa. To był komplement pod adresem samego Zbawiciela. Bo ta matka cię urodziła, wykarmiła, ale ty teraz tak piękne rzeczy opowiadasz. Mamo, chwalą nas. To jest bardzo niebezpieczny stan. Chrystus mówi, to co jest najważniejsze,
to trwanie przy Słowie Bożym, to pozwolenie Duchowi Bożemu, aby działał w naszym życiu. Jeżeli z tym się rozstaniemy, to dochodzi do dramatu. Tekst, który był czytany na początku, który zaintrygował starszego zboru. To zaproszenie, daj mi swoje serce, i nagle ten lud przybliża się do mnie tylko wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. To był dramat całego narodu, szczególnie przywódców tego narodu. Jeszcze służyli. Jeszcze przynosili ofiary, jeszcze przyprowadzali baranki, przy tym załatwiali interesy, zamiana normalnych szekli na szekle świątynne, wymiana zwierząt i tak dalej, aby przy tym coś utargować, aby się nasza machina kręciła. Stwarzanie pozorów pobożności na rogach ulic, na skrzyżowaniach. Ludzie patrzyli i dziwili się, jacy to pobożni ludzie. Dbałość o świątynię, żeby środków nie zabrakło. A to, że rodzicom nie dasz tego, co im się należy. My mamy prawo, co zwiążecie, będzie związane, co rozwiążecie, to będzie rozwiązane. Nie, faryzeusze, jeszcze tak daleko nie odeszli i w te pojęcia jeszcze wówczas nie weszli. Ale my żyjemy w takich rzeczywistościach. Wszystko, całe zachowanie, nawet środki, czas, wszystko jesteś gotowy poświęcić na te sprawy. Tylko nie serce. To jest po to, aby stworzyć pozory. To jest po to, aby utrzymać tę maskę na maskaradzie. Chrystus czyta w sercu i to go interesuje. Masz wtedy problem. Czy ja to jestem? Ja mam problem. Nadal śpiewasz albo nie. Niektórzy postanowili, że po co śpiewać, oszukiwać samego siebie? Oni i tak tego nie czują. Lepiej posłuchać, kto zafałszował i później przez pół dnia, sobotnie popołudnie jest świetnym takim czasem na to, aby pokrytykować. Dajesz dary albo nie. No bo po co? Ty i tak w to nie wierzysz. Ty nie czujesz się częścią tego kościoła, tej społeczności. A przede wszystkim, pomijając społeczność, nie czujesz się częścią sprawy Bożej i Boga. Nie ma serca. Robisz dobrą minę, a wewnątrz się męczysz. Wewnątrz jest walka. Przeczytajcie ze mną pewien tekst zaskakujący z Psalmu 55, gdzie psalmista w jakiś sposób chce wyrazić stan człowieka, jego serca, jego umysłu. Gdy znajduje się na takim rozdrożu, w takim rozdarciu, my rozróżniamy rozum i serce. Starożytni to łączyli, to było serce. A my wiemy, że rozum to jest w mózgu. I ta walka tych uczuć, tego zrozumienia, tego pragnienia wewnętrznego, głos sumienia, to serce i rozum. Gdy popatrz, jaki on, jaka ona jest. Popatrz, co oni robią.
czynimy się sędziami nie w odniesieniu do podmiotów, które osądzamy. Apostoł radził, sami siebie osądzajmy. I pamiętajmy, że na sądzie to wynika z całego Pisma Świętego i Starego i Nowego Testamentu. Na sądzie Bóg nigdy nie będzie brał pod uwagę tego, co o tobie ludzie myślą i mówią. Ale weźmie pod uwagę wszystko to, co ty myślisz i mówisz o innych ludziach. Trzeba o tym pamiętać. Wtedy ten self-esteem albo idzie w dół, albo w górę. Albo widzimy u siebie wartości i dziękujemy za nie Bogu, albo widzimy dołek, przepaść i wołamy: Boże, ratuj! Jeżeli mamy ochotę być wyratowani. Bo nieraz podczas takiego ratowania, reanimacji jest jeszcze dużo cierpienia, kichania, wyrzucania z siebie tej wody, która nie zawsze jest przyjemna i na pewno nam nie służy. Psalmista napisał tak: gładsze niż masło są usta jego, ale wrogość jest w jego sercu. Miększe niż oliwa są słowa jego, ale to miecze obnażone. Gładkość słów i szorstkość w stosunkach, w zachowaniu, w ocenach. W taki stan popadło wiele osób i historie biblijne poświęcają im czas i miejsce. Ja chcę wspomnieć tylko trzy przypadki znane nam, wszystkie trzy z Nowego Testamentu. Ananiasz i Safira. Bardzo ofiarni chrześcijanie w pierwszym wieku, którzy bardzo chcieli mieć opinię taką, jaką mieli wszyscy. Pamiętacie, co było ich problemem? Jest pozoranstwo, które zawsze się mści. Judasz. Jego problemem były pieniądze. Nie te, żeby tam jakieś wielkie sumy. On się nie dorobił nigdy fortuny. Ale w 11 rozdziale Ewangelii Jana czytamy w 6 wierszu, że on, będąc tam skarbnikiem, podkradał troszeczkę z tego, co tam ludzie do wspólnej kasy dali. Grosze. Ale pamiętaj, w zachowaniu naszym nie chodzi o coś wielkiego. Chodzi o zasadę, według której pragniesz żyć albo którą łamiesz. To są te małe liszki, jak to czytamy w trenach Jeremiaszowych, przepraszam, w pieśniach, nad pieśniami, które psują winnice wtedy, gdy te winnice kwitną. Podgryzają i niszczą wszystko. Do takich ludzi, tylko już nie na gruncie może tak bardzo materialnym, przynajmniej to nie było zaznaczone w tych tekstach, to był Demas, długoletni współpracownik apostoła Pawła, jak Sylas, jak Tymoteusz, jak inni. Gdy prześledzimy listy apostoła Pawła, to imię Demas pojawia się i możemy śledzić nawet, przez ile lat on z Pawłem współpracował. Ale gdy Paweł trafił do więzienia mamertyńskiego, to napisał: Demas mnie opuścił, bo umiłował ten świat. Przestraszył się problemów, cierpień, trudności, na które napotka jako chrześcijanin. Paweł był w więzieniu. Pisał listy. Kto go odwiedzał?
Przy pierwszym uwięzieniu wielu ludzi, ale w więzieniu mamertyńskim nawet nie było dostępu. Demas nie chciał widocznie tak kończyć swojego życia. Ludzie ci zaprzedali swoje serca. Pokierowali się mózgiem, rozumem. Wygrała ta lewa strona. Nie myślmy teraz o lewej i prawej półkuli naszego mózgu. Nie o tym mówimy. Ale te negatywy przeważyły. Zaprzedali swoje serca, a szkoda. Bo za każdego z nich Chrystus przelał krew na Golgocie. Tak jak za ciebie, tak jak za mnie. Czas, w jakim żyjemy i czas, który jest jeszcze przed nami, stawia przed nami wielkie wezwania i wzywa do absolutnej koncentracji i opowiedzenia się albo za, albo przeciwko Bogu, bo innego wyjścia nie ma. Pamiętacie poselstwo do zboru w Laodycei? Bądź albo zimny, albo gorący. Po środku to jest siedzenie na płocie, a duchowo wielu ludzi przez wszystkie wieki i dzisiaj siedzi na płocie. Gdzie będzie koniunktura? Gdzie się opłaci? Gdzie to uznają? A gdzie tylko naraża się na jeszcze więcej obowiązków i pracy? Na którą stronę zeskoczyć? Ewangelii Łukasza, a więc z Ewangelii dzisiaj mamy ulubioną Ewangelię Łukasza. I tutaj w 21 rozdziale Chrystus radzi nam żyjącym tuż przed Jego powtórnym przyjściem. Adwentystom chciałoby się rzec. 21 rozdział, wiersz 34. Baczcie na siebie, zwracajcie na siebie uwagę. Na siebie, podkreślił Chrystus, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa, troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Gdzie jest moje serce? A gdzie są moje wargi? Dobrze, gdy są w tym samym miejscu. Najlepiej, gdy są po stronie Chrystusa. W tym psalmie 55, gdy czytaliśmy wiersz 23, pominąłem celowo wiersz 22, pominąłem wiersz 23. Niektórzy z was go chyba przeczytali, ale to nie szkodzi. Teraz chciałem go w tym miejscu usadowić. Zrzuć na Pana brzemię swoje. On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Jeżeli jesteśmy sprawiedliwi, to sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. I jeżeli wytrwamy i będziemy gotowi na Jego przyjście, i jeżeli jesteśmy gotowi na Jego przyjście, to tylko dzięki Niemu, dzięki Jego zwycięstwu. On od nas oczekuje tylko wierności, zdecydowania, pragnienia bycia z Nim, bycia na dobre i na złe, na zawsze. W przypowieściach Salomon w 3 rozdziale, wierszu 5 napisał: zaufaj Panu całym swoim sercem i nie polegaj na swoim rozumie. Potrafimy? Stać nas na to? Ja nie potrafię. Dlatego tak bardzo liczę na te obietnice z psalmu 55. Pan cię podtrzyma. On nie pozwoli, żebyś zginął. Jego życie, wszystko, kim jesteś, czym jesteś. Jeżeli to jest pozytywne, jest dzięki Niemu. Jeżeli negatywne, to dzięki Tobie. To znaczy, myślę o sobie w tym przypadku. Jeremiasz napisał
najbardziej zdradliwe, najbardziej zmienne, najbardziej przewrotne, co można znaleźć na tej ziemi, to jest serce. Któż je pozna? Zadaje pytanie prorok. Miałeś kiedyś kłopoty z swoim sercem? Nie, nie myślę o palpitacji serca, nie myślę o po prostu jakichś drżeniach, nawet nie wiem, jak to się nazywa. Może kiedyś się dowiem. Ale jest tyle chorób sercowych. O żadnej z nich tutaj nie ma mowy. Tutaj jest mowa o postawie mojej. O moim sercu dla Boga albo sercu dla innych spraw niż Bóg. I dlatego w przypowieściach w rozdziale 23 i 26 znaleźć możemy tytuł tego kazania. Synu mój, prosi Bóg, córko moja, daj mi serce swoje. Nie poradzisz sobie. Pozwól, abym zagościł. Nawet wtedy, gdyby już tych ośmiu znalazło się w moim sercu. Bo demon, który je opuścił kiedyś, bierze jeszcze siedmiu. Już jest ich ośmiu. To Bóg mówi, daj mi serce takie, jakim jest. Ja sobie poradzę. Ale o tym, czy będę mógł cokolwiek uczynić, decydujesz ty. Synu mój, córko moja, daj mi serce swoje. Bardzo osobisty apel i bardzo osobista decyzja. Nikt za nikogo nie podejmie tej decyzji. Czy znając stan swojego serca, chciałbyś razem ze mną przyłączyć się do prośby Dawida, którą chciałbym zakończyć dzisiejsze nasze rozważanie? W Psalmie 51, wierszu 12, gdy Dawid zdał sobie sprawę, warto ten tekst czytać w kontekście całego Psalmu 51. Gdy zdał sobie sprawę z tego, ile bałaganu narobił w swoim życiu i nie tylko w swoim. To już nie prosił Boga, żeby oczyszczał jego serce. Chyba jak gdyby rozumiał, że to serce już tyle razy było oczyszczane, że chyba już do niczego się nie nadaje. Mówi, potrzebna jest transplantacja. Wymiana serca. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Na zakończenie śpiewać będziemy pieśń Przyjdź, o mój Zbawco, przyjdź i mieszkaj we mnie Ty. Proszę, nie śpiewajcie jej po to, by śpiewać. Śpiewajcie ją tylko w tym przypadku i tylko w tym przypadku, jeżeli naprawdę zapraszasz Chrystusa do swojego serca. Amen.